Polski. Właśnie. Muszę się przyłączyć szybciutko do Polski. Dobry wieczór. W sumie to nie, jeszcze popołudnie jest. To jeszcze dzień dobry wszystkim. Witam Was na swojej prezentacji pod jakże wiele mówiącym tytułem Bare Metal Java. Wczoraj wieczorem zastanawiałem się, czy nie zmienić tytułu na Black Metal Java. Bardziej byłoby w moich klimatach. Ja się nazywam Jarek Pałka. Od prawie 4 lat pracuję w firmie Neo4j, która buduje własną bazę danych, grafową bazę danych, wykorzystując tak zwany Property Graph Model. Pracuję tam jako staff inżynier, szef zespołu benchmarkowego, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ogólnie jesteśmy odpowiedzialni za wyciskanie siódmych potów z naszej bazy, szukanie regresji wydajnościowych i spraw. Staramy się, żeby to wszystko było jak najbardziej efektywne, wydajne. Oczywiście baza powstaje pod JVM-em. Jest to głównie Java i Scala jako język. Myślę, że większość jest w Java i Scali. Z Java jestem związany od 20 lat, prawie ponad. Pamiętam jeszcze Java 1.2. Jestem jednym ze założycieli konferencji SecVault, której edycji będziemy mieli we wrześniu offline tym razem, czyli będą żywi ludzie. Jeden ze współzałożycieli programistycznej grupy rozwoju na Facebooku, gdzie gdzieś dosyć często można poczytać sobie i wpaść w dyskusję właśnie na temat wydajności systemów i baz danych, ale to nie tylko te tematy, które się tam pojawiają. Dobrze, przejdźmy do prelekcji. Jaka jest agenda na dziś? Co tak naprawdę dla mnie kryje się pod określeniem Bare Metal Java? No Java jest znana z tego, że to jest któraś tam warstwa, tak naprawdę nie tyle Java, co maszyna wirtualna Java. To jest to któraś tam kolejna warstwa abstrakcji nad hardwarem. Co oznacza, że gdzieś myślę, że w sposób zasłużony pokutuje w środowisku opinia, że Java nie jest przyjazna dla sprzętu, nie potrafi go optymalnie wykorzystać, co nie jest do końca prawdą. Oczywiście to jest temat osobnej prelekcji, dlaczego twierdzę, że nie jest to do końca prawdą. Tak naprawdę ta prelekcja zwróciła się trochę z frustracji tym, że ludzie mówią, że Java nie jest efektywna, nie wykorzystuje sprzętu w pełni i o mój Boże, przepiszmy to wszystko do C++. Dlatego, że od tak naprawdę Java 9 bardzo intensywnie trwają prace nad różnymi obszarami Java i JVM-a, które mają tą maszynę wirtualną z powrotem bliżej tego sprzętu sprowadzić, pozbyć się kolejnych warstw abstrakcji, które były wprowadzone, poprawić pewne API, albo niektóre nawet wyrzucić i sprawić, żeby ta Java nadawała się troszeczkę bardziej do użycia w takich niskopoziomowych zastosowaniach. Oryginalnie ta prelekcja miała 2 godziny, ponieważ dotykała bardzo wielu API, które nowe i stare, które są w tym momencie gdzieś tam dotykane, zmieniane, modyfikowane. Ja się skupię tak naprawdę na jednym, tak naprawdę oryginalnie na dwóch, ale w tym momencie jest to jedno API, czyli Foreign Functions and Memory. Wcześniej to były dwie osobne specyfikacje, Java Foreign Functions i Java Foreign Memory. Przeszło to w tym momencie już kilka iteracji, jeśli chodzi o wygląd tego API, możliwości tego API i dwie wersje temu. Padła decyzja, że jednak Foreign Functions i Foreign Memory są tak bardzo mocno ze sobą zakleszczone, że będzie to, że to będzie jedno API, jeden pakiet Java'owy i będzie to zrealizowane finalnie jako wersja stabilna. Myślę, że jesteśmy blisko tego. W ciągu jednego release'u. Więc dotkniemy tak naprawdę Foreign Functions i Foreign Memory. Żeby zrozumieć, dlaczego cała ta zabawa z Foreign Functions, Foreign Memory i tym, żeby przyciągnąć Java bliżej maszyny, jest tak ważne, to możemy sobie popatrzeć na szybki łyk historii,
jak to wygląda, jeśli chodzi o języki programowania. Nie? Mamy te języki, które są kompilowane bezpośrednio do kodu maszynowego, tego procesora i tej platformy, na której będziemy sobie ten program uruchamiać. Maksymalnie blisko sprzętu wykorzystujemy wszystko, co możemy, co nam dany procesor daje, i w tym momencie mamy to C i tak naprawdę języki C i C++. Następną warstwą taką języków, która jest też oczywiście skompilowana do kodu maszynowego, ale nie rozmawia bezpośrednio ze sprzętem, ale rozmawia z tym sprzętem poprzez warstwę abstrakcji, która czasami nazywana jest Managed Runtime. To są języki typu Go i mój ukochany Pony, który nigdy nie odniesie sukcesu, gdzie tak naprawdę my nie możemy sobie z tym sprzętem bezpośrednio rozmawiać, dlatego że mamy pewną warstwę abstrakcji, która zapewnia nam przenośność i także ukrywa pewne z szczegółów, o których za chwilkę powiemy. No i oczywiście mamy trzecią grupę języków i to jest chyba najszersza i największa grupa języków, to są języki interpretowane. I tutaj oczywiście mamy Lispy, Smalltalki, Java, która jest interpretowana. Oczywiście w pewnym momencie następuje kompilacja, ale jak gdyby na samym początku wasz kod jest interpretowany. JavaScript, który też jest interpretowany, oczywiście zoptymalizowany w czasie rzeczywistym przez JIT. Wszystkie te języki mają swoje jakieś tam wersje kompilowane i w czasie rzeczywistym, ale te języki zaczynały jako języki interpretowane. Bardzo często też Managed Runtime pod tym hasłem gdzieś równoznacznie można postawić znak równości pomiędzy Managed Runtime a maszynami wirtualnymi. Oczywiście nie w takim ujęciu jak VMware, ale jak maszynami wirtualnymi. Po co nam Managed Runtime? Dlatego, że Managed Runtime jest nam po to, żeby zrobił za nas te wszystkie trudne rzeczy, czyli zarządzanie pamięcią, czyli garbage kolektory, zarządzanie wątkami, żeby te wątki można było sobie poprzez jedno API, bez względu na to, czy jesteśmy na Windowsach, czy na Linuxie, czy na macOSie, czy na jakimś innym BSD, to samo API, ten sam mechanizm do zarządzania wątkami. To wcześniej było absolutnie koszmar. Nie było przez długi czas wspólnej biblioteki do zarządzania wątkami. Linkowanie rzeczy w czasie rzeczywistym, czyli możliwość załadowania dynamicznej biblioteki i wykonania kodu, który został doładowany w trakcie. Co wydaje się teraz dla nas oczywiste, ale no, tak naprawdę to Managed Runtime dla nas to załatwiają. Wywoływanie natywnego kodu, ponieważ no, nie wszystko jesteśmy w stanie wykonać w trybie interpretowanym. No i bardzo często niektóre też te Managed Runtime dostarczają jakieś abstrakcje nad systemem operacyjnym. Te wszystkie rzeczy dostajemy z tym Managed Runtime, czyli w maszynach wirtualnych, typu Python, Lisp, Smalltalk, Java, C Sharp. Dlaczego potrzebujemy ten Managed Runtime? Dlatego, że my jak gdyby oddajemy troszeczkę kontroli nad tym, co nasz program robi, w jaki sposób nasz program robi, w zamian za bezpieczeństwo, za poczucie bezpieczeństwa. Ja tak na to patrzę. Dlatego te języki typu Python Ruby gdzieś tam odniosły sukces, ponieważ dawały nam bezpieczeństwo w zamian za pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób my rozmawiamy ze sprzętem i systemem operacyjnym. Tak naprawdę ta koncepcja nie jest moja. Jest książka, pamiętam dokładnie tu, chyba Introduction to Virtual Machines, gdzie tak na początku autor właśnie rozprawia się z tym, dlaczego potrzebujemy maszyn wirtualnych, dlatego że dają nam o memory safety, czyli nie jesteśmy się w stanie odwołać do obszaru pamięci, który nie jest zalogowany, nie dostajemy SQL, program nam nie wylatuje. Oczywiście, że to się dzieje, ale w większości przypadków, kiedy zachowujemy się normalnie i poprawnie, to tych sytuacji nie mamy w językach typu Python czy Java. Operation safety, czyli nie jesteśmy w stanie wykonać instrukcji na typie, który nie jest przypisany do tego typu. Na przykład nie jesteśmy w stanie iterować poza rozmiar tablicy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo dostaniemy exception w C. Jak mamy szczęście, to nam się uda, zaczniemy czytać cudze obszary. Cudzy obszar pamięci. Execution safety to jest gwarancja tego, że nie wykonamy kodu, który nie wiadomo skąd przyszedł. Mamy gwarancję, jak gdyby to, że ten kod, który wykonałem, jest zweryfikowany, zamontowany przez maszynę wirtualną, jest poprawny, ma sens. I to wszystko dają nam maszyny wirtualne.
Za chwilkę przejdziemy, oczywiście nie macie się do kodu, bo ta prezentacja składa się głównie z kodu. Ja tylko sobie włączę czat tutaj. Okay, dobrze. I teraz oczywiście my oddając tą kontrolę, przepraszam, tracimy wiele możliwości do zoptymalizowania naszego kodu, ponieważ ta maszyna wirtualna będzie podejmować za nas pewne decyzje, w jaki sposób na przykład ten nasz obiekt zostanie w tej pamięci zapisany, tak? Czy nasze pola w jakiej kolejności one wystąpią, czy wystąpią w kolejności deklaracji, czy maszyna wirtualna znajdzie jakiś lepszy, bardziej optymalny układ tych pól w naszym obiekcie w pamięci. To jest jedna z najbardziej takich oczywistych rzeczy, czyli layout, object layout, gdzie nie mamy nad tym kontroli w przypadku Java, pełnej kontroli. Bo nawet oczywiście teraz dzieje się ta rzecz, że tracimy przez to wiele okazji do zoptymalizowania naszego kodu, ponieważ możemy sobie coś tam wymyśleć, ale maszyna wirtualna typu Java stwierdzi, ja wiem lepiej i zrobi to, co uważam za stosowne. Oczywiście to nie oznacza, że te języki będą wolne. To jest osobna prezentacja, jest osobna dyskusja. Dobrze. Jak sobie teraz na to popatrzymy, to jeżeli my oddajemy pełni kontrolę, to Java jako język systemowy do pisania takich niskopoziomowych rzeczy wydaje się absolutnie zwariowaną, głupim pomysłem. Jeśli by tak było, że to jest absolutnie głupi, zwariowany pomysł, no to jakim cudem takie rzeczy, które gdzieś tam na pewno kojarzą się z wysoką wydajnością, typu Apache Kafka, typu mój kochany Neo4j, Elasticsearch, Kazer, Cassandra, cały ekosystem big data'owy, apache'owy, no jest oparty na Javie. Czyli z jednej strony my oddajemy kontrolę i okazję do optymalizacji tego, możliwości optymalizacji naszego kodu, a z drugiej strony tworzymy w nich rzeczy, których oczekujemy wysokiej wydajności. Czy twórcy tych systemów to są wariaci? Znam niektórych z nich i uważam, że troszeczkę tak, część z nich to są wariaci. Dlaczego się tak stało? Myślę, że w przypadku takich właśnie rozwiązań typu bazy danych, czy broker wiadomości, jakim jest Kafka. Przepraszam, pozostałości przeziębienia. W przypadku tych rozwiązań z naszego punktu widzenia o wiele ważniejsze jest bezpieczeństwo niż wydajność. Niebezpieczeństwo w sensie takim, że nikt tam się nie włamie. Ja mówię o takim poczuciu bezpieczeństwa, czyli tych sytuacji, kiedy nasza baza losowo nie wybucha w najmniej spodziewanych momentach i tracimy nasze dane, ponieważ one ciągle były w pamięci i nie zdążyliśmy ich zapisać na dysk. I tutaj jak gdyby myślę, że to był jeden z aspektów, dlaczego te rzeczy zaczęły powstawać w Javie. Z drugiej strony, w momencie, kiedy już te rzeczy powstały w tej Javie, no to każdy chciał powiedzieć, ej, ale ja bym chciał, żeby jednak było szybko. Chciałbym mieć i bezpieczeństwo, i szybkość, nie? Takim dobrym przykładem jest Cassandra versus ScyllaDB, gdzie Cassandra powstała w Javie. No i teraz jest alternatywa do Cassandry, napisana w C++, która ma to samo API i te same mechanizmy. No ale przez to, że Java nie daje nam pełnej kontroli, przepisaliśmy do C++. Innym przykładem jest Red Panda od Vectorize, która jest tak naprawdę kopią Apache Kafki z tym samym API przepisanym w C++. Dlatego, że chcemy mieć wydajność, to się nam tylko liczy, nie? Przez długi czas było tak w Javie, że był mały wytrych, nie? Żeby dostać się do tych niskopoziomowych rzeczy, był mały wytrych. Ten wytrych nazywał się sandisk_unsafe. To była klasa, wewnętrzne API, które zostało absolutnie nadużyte poza granice przyzwoitości. Tak naprawdę sandisk_unsafe jest mocno ciągle jeszcze używany przez klasy JDK. Jeśli popatrzycie sobie na kod serializacji w Javie, czy na wszystkie rzeczy związane z concurrency primitives, czy na rzeczy związane z direct memory buffers, te wszystkie rzeczy korzystają pod spodem tam korzystają z ansyw. Było od początku jasne, że to jest API, które może się zmienić. To nawet nie jest API, to jest klasa, która może zniknąć, która może zostać usunięta w dowolnym momencie. Ona nie jest częścią żadnego pakietu Java, JavaX, i więc tu nie ma żadnych reguł. Jednak projekty typu Neo4j Elastic zaczęły używać tego
na potrzeby właśnie takich niskopoziomowych operacji. I w momencie, kiedy pojawiły się moduły w Java 9, przy okazji powstał pomysł, dobra, to posprzątajmy. No, zabierzmy ludziom sandbox unsafe, bo to jest niebezpieczne, to jest wytrych, to zabiera nam to bezpieczeństwo, którą maszyna wirtualna ma nam gwarantować, ale dajmy ludziom coś w zamian. I tak naprawdę ta nasza prezentacja opiera się na tych dwóch punktach, gdyby ani w wektoryzacji, ani z Frozen Arrays, ani Primitive Objects tutaj nie omawiam. To jest gdyby druga część, jeśli bylibyście zainteresowani, to chętnie bym jeszcze o tym opowiedział. Skupimy się na tych dwóch rzeczach, Foreign Memory i Foreign Linker. Dobrze. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, ja bym na razie był to zwany rys historyczny. Teraz sobie to zobaczę, na razie jest OK. Jeśli macie jakieś pytania, ja będę się starał w miarę szybko biec, bo tego materiału nawet jeśli chodzi o to dwa API jest dużo. Są też przykłady, więc spróbujemy się z tym wszystkim wyrobić w czasie. Dobrze. Zacznijmy od pamięci. Od momentu pojawienia się Java NIO, czyli to nie jest non-blocking, tylko new IO, pojawia się koncepcja pipe bufferów. I to, co było, to, co jest ciekawe, to taki bufor może być zalogowany albo na heapie, czyli heap pipe buffer, albo w tak zwanej pamięci natywnej, off heapie. I to coś nazywa się direct pipe buffer. I ten mechanizm już od dawna istnieje. Jeżeli sobie zrobicie na byte buffer.allocate direct, to ta pamięć, która będzie dostępna poprzez ten bufor, to będzie pamięć zalokowana poza heapem, tam gdzie garbage collector nie zagląda, nie ma władzy. Oczywiście, żeby zagwarantować jak gdyby bezpieczeństwo tego naszego kodu, założenie jest takie, że jeżeli my zwalniamy direct byte buffer, to znaczy garbage collector go sprząta, to ten obiekt, to ten obszar pamięci, do którego, na który wskazywał ten direct byte buffer, też jest dealokowany i zwracany do systemu operacyjnego. Ten mechanizm od dawna istnieje, jest bardzo mocno wykorzystywany na przykład przez Netty, taką bibliotekę, i mają problem, jest bardzo nieefektywny, jeśli chodzi o sytuację, kiedy bardzo dużo tych obiektów alokujemy, bardzo tych dużo obiektów tworzymy. To wynika z, jak gdyby, z mechanizmu, który jest wykorzystywany do sprzątania tych bufferów i dealokacji pamięci. Mieliśmy oczywiście unsafe allocate memory, łamie wszelkie zasady gwarancji bezpieczeństwa nieoficjalne API. No i jeśli byliśmy już prawdziwymi wariatami, mogliśmy się odwołać do Java Native Interface i poprzez Java Native Interface spróbować sobie zalokować pamięć poza heapem i coś z tą pamięcią zrobić. To już jest piąta iteracja tego API, w sensie już w momencie, kiedy wyszła Java 18, pojawiła się piąta iteracja tego API. Jak widzicie, to są kolejne próby znalezienia sensownego API do zarządzania pamięcią w Javie. No i mamy teraz jak gdyby w Javie 18 zaimplementowany JEP 419, który upraszcza poprzedniego JEPa, dodaje troszeczkę więcej tzw. career types, o których sobie zaraz porozmawiamy. I ogólnie to już wygląda tak, że można tego zacząć jako programista używać. Jedna bardzo ważna rzecz, mój bliski znajomy, kolega z Gdańska, kiedyś powiedział, że jestem mistrzem tworzenia prezentacji, w których nikt nic nie wyniesie. Ta prezentacja należy do tej kategorii, ponieważ mam świadomość, że bardzo dużo z Was nigdy nie będzie miało bezpośredniej styczności z tym API. Chyba że będzie pisało własne bazy danych, rozwijało projekty big data'owe i tak dalej. Bardzo duża część z Was będzie jak gdyby klientami tych nowych API, ale nigdy nie będzie bezpośrednio używać tych nowych API. Dobrze. I teraz tak, nie wiem, czy widzieliście kiedyś takiego JEPa i czy czytaliście. Ten JEP ma kilka takich bardzo ważnych sekcji, które one są wszystkie mocno ustrukturyzowane. Jedną z tych sekcji, która tam jest, jest tak zwana goals. Jest oczywiście pod spodem druga sekcja, non-goals, czyli co nie jest celem tej modyfikacji języka i maszyny wirtualnej. Tutaj mamy cele. Po pierwsze, założenie jest takie, że to nowe API da nam jeden wspólny mechanizm do pracy z różnymi typami pamięci. Więc
To ma być uniwersalne API do dostępu do pamięci natywnej, czyli tej tak zwanej off-heap, pamięci persystentnej i pamięci zalokowanej na heapie, czyli dokładnie to samo API będziemy mogli użyć do pracy z heapem, jak i z off-heapem. Memory map file, więc wszystkie rodzaje typu pamięci volatile memory, non-volatile memory, memory map file i wszystkie te mechanizmy będą dostępne przez to jedno wspólne API. Okay? To jest jeden cel. Drugi cel to jest bezpieczeństwo. Więc jak widzicie, tutaj nawet panowie odnoszą się do tej własności maszyn wirtualnych, czyli to API powinno być tak skonstruowane, żeby nie odebrać nam tego poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy mieli dalej jak gdyby świadomość, że jeśli pracujemy z tą pamięcią natywną, to nie zaszkodzimy sami sobie. Okay? Chyba że podejmiemy świadomą decyzję, że robimy coś głupiego. I zaraz sobie zobaczycie, w jaki sposób to można zrobić. A czy to jak gdyby otwiera drzwi dla ludzi, którzy wiedzą, co robią i mówi, ok, jeśli jesteś pewien, że wiesz, co robisz, to proszę bardzo. Tutaj jest wytryk, śmiało. Następnie daje nam pełną kontrolę, kiedy ta nasza pamięć będzie zwolniona, bo to jest jak gdyby klucz tego wszystkiego. W języku, który nie zarządza pamięcią, dajemy nagle ludziom API do zarządzania pamięcią, więc dajemy mu oczywiście też mechanizm, kiedy to będzie zwolnione. I teraz może być to zwolnione poprzez zawołanie metody i powiedzenie close, ponieważ ten mechanizm, ta klasa, która reprezentuje segment pamięci, będzie mogła być zdelokowana poprzez zawołanie metody close, albo poprzez wykorzystanie try-catcha. Tak, try catch with resources, czyli tak naprawdę taki memory segment, zaraz to zobaczycie, jest auto-closable i każdy dostęp do pamięci będziemy sobie zamykać w takiej sekcji try catch with resources i będziemy mieli pełną kontrolę na tym, kiedy ta pamięć będzie zwolniona. Jest jeszcze trzeci mechanizm, który za chwilkę wam też pokażę. Oczywiście to API, które ma być tak super fajnie, sexy i przyciągające i atrakcyjne, że ludzie docelowo zmigrują z SanMisk Unsafe i nie będą już tego używać. Docelowo, oczywiście SanMisk Unsafe zostanie, ale przykryty nie będzie już można się bezpośrednio dobrać do tej klasy. No i tutaj widzicie, jaka jest motywacja. To też zawsze w każdym NIEP jest taka sekcja. Motywacja jest taka, że wiele programów korzysta bezpośrednio z pamięci natywnej. Rzeczy typu Ignite, MapDB, Memcache, Lucene, Netty i tak dalej, więc my chcemy dać tym ludziom jedno API, żeby się już nie musieli męczyć. Okay? Dobrze, to teraz porozmawiajmy sobie o tym Foreign Memory, tej części tego API, która się nazywa Foreign Memory Access. Żeby je zrozumieć, musimy sobie zrozumieć cztery koncepty. Memory Segment, i resource scope, memory address i memory layout. Jak to ma wyglądać? W tym momencie to wszystko jest w JDK Incubator Foreign. W momencie, kiedy to wyjdzie z fazy inkubacji, będzie w pakiecie Java Foreign, z tego co wiem. I jak to wygląda? Każdy nasz segment pamięci będzie miał określony czas życia i określoną lokalizację w pamięci. Okay? Czyli gdyby mamy dwie rzeczy, które będą charakteryzować taki segment pamięci zalokowany. Jego czas życia, jego lokalizacja w pamięci i wszelki dostęp do takiego memory segmentu poza tym, to jest ładnie napisane spatial i temporal bounds, będzie się kończył exceptionem. Czyli jeżeli będziemy chcieli pisać poza rozmiar tego segmentu, albo będziemy chcieli do niego pisać po czasie życia tego segmentu, no to dostaniemy exceptionem na twarz. To oznacza, że w tym momencie my mamy taki scope i każdy nasz memory segment będzie żył w ramach jakiegoś scope'u. Okay? Tych scope'ów jest kilka. Domyślnie tutaj pokazałem wykorzystanie tak zwanego confined scope. I to jest scope, który oznacza, że ten memory segment może być tylko i wyłącznie wykorzystywany, czyli czytany i pisany z tego wątku, który go zalokował. Czyli jeżeli my teraz ten memory segment, który jest w confined scope, przekażemy innemu wątkowi, to jakiejkolwiek próbie dostępu dostaniemy exception. Jest coś takiego jak shared scope,
który mówi, OK, wszyscy mogą czytać i pisać, wszystkie wątki mogą z tego czytać i pisać. I tutaj sobie spokojnie alokujemy 1 kilobajt i w momencie, kiedy sobie wychodzimy z tego try catch, to wszystkie memory segmenty, które zostały utworzone w ramach tego resource scope, są zamykane, czyli dealokowane. Dealokowane i zwracane na heap albo do systemu operacyjnego, w zależności, co myśmy sobie tam zażądali do zalokowania. Okay? Możemy też sobie zawołać close na resource scope, czyli mamy jak gdyby taki jawnie zawołać close. No i trzecim wyjściem, sposobem na zarządzanie tą pamięcią jest cleaner, Java Langrev Cleaner. To jest mechanizm, który docelowo ma zastąpić finalizację w Javie, która chyba już została zdeprecowana w 18, jeśli mnie pamięć nie myli. I to jest mechanizm, który nam pozwala na zrzucenie odpowiedzialności na posprzątanie memory segmentu na garbage collector. Zabawa polega na tym, że my rejestrujemy sobie taki resource scope w cleanerze i potem jak gdyby tworzymy sobie w ramach tego resource scope'a, tworzymy sobie memory segmenty. W momencie, kiedy nasz resource scope zostanie posprzątany przez garbage collector, to cleaner, mechanizm cleanera dostanie informację o tym i posprząta też, zdealokuje nasze memory segmenty. Okay? Mam nadzieję, że to jest jasne. Teraz będę okresowo sprawdzał czata, żeby zobaczyć, czy coś jest. Dobra, na razie jeszcze nie ma nic. Okay. Pamiętajcie, pytajcie. I teraz taki memory segment może być na heapie, off heapie, memory map file'u, non-file diagram, co nam przyjdzie do głowy. No i teraz mamy ten thread confinement, o którym mówiłem, czyli to jest ta sytuacja, że możemy przypisać ten segment do wątku albo utworzyć tak zwany shared scope i w tym momencie ten memory segment będzie dostępny do odczytu i zapisu przez wiele wątków. To jest z gatunku slajdów, który ja osobiście bardzo nie lubię, bo jest dużo tekstu i nie wiadomo, o co chodzi, ale to jest jak gdyby teraz kluczowe. W momencie, kiedy my sobie zalokowaliśmy tą pamięć, to chcielibyśmy sobie po niej czytać i pisać. I mechanizm, który został tutaj wykorzystany, jest już mechanizmem, który istnieje od Java 9 albo 10, czyli var handles. I tak naprawdę cała ta zabawa z odczytem i zapisem pamięci wykorzystuje mechanizm var handles ze wszystkimi naleciałościami, plusami, zaletami, wadami var handles. Co my musimy tak naprawdę zrobić? Żeby uzyskać możliwość odczytu i zapisu obszaru pamięci, musimy do niego uzyskać var handle. Okay? Do tego służy nam taka pomocnicza klasa memory handle. Teraz sobie to wszystko wam pokażę. I my w tym momencie mówimy, słuchaj, ja bym chciał mieć dostęp do tego obszaru pamięci i tu się pojawia koncept tak zwanego carrier type. Nie? I ten carrier type to jest typ javowy, jakaś klasa javowa, który będzie nośnikiem tego obszaru pamięci. Czyli my mamy obszar pamięci i mówimy, słuchaj, ja bym chciał teraz ten obszar pamięci wczytać do longa, albo chciałbym ten obszar pamięci wczytać do bajta, boolina, albo czegokolwiek tam innego, co nam przyjdzie do głowy. W tym momencie te typy, które są wspierane, to są typy prymitywne, tylko i wyłącznie z jednym wyjątkiem, do którego za chwilę dotrzemy. Ale tak naprawdę tutaj mogą być tylko i wyłącznie typy prymitywne. Więc my mówimy, daj mi var handle, który będzie potrafił wyczytywać i zapisywać inty, longi, shorty, floaty z pamięci. Oczywiście tu mamy tak zwany byte order, który nam jest potrzebny. Tutaj jeszcze mamy path elements, za chwilę do tego dojdziemy. I w momencie, kiedy my to mamy i dostajemy ten var handle, to teraz w związku z tym, że to jest var handle, to on ma dwie metody, get i set. Znaczy tych metod jest tam cała masa, ale ma metody get i set, które mówią, że pozwalają nam na zapis i odczyt z tego obszaru pamięci. Teraz, jeżeli my mamy obszar pamięci, to oczywiście my chcemy być w stanie pisać w tym obszarze pamięci na określonym offsetie. Możemy zacząć pisać od zera, możemy pisać od 8 bajtu albo od 16. Czyli tutaj pojawia się koncept tak zwanych koordynatów, czyli każdy zapis i odczyt musi mieć dwie informacje, na którym, co to jest za memory segment, z którego my chcemy pisać i czytać i na jakim offsetie w tym memory segmencie chcemy czytać i pisać. No i w tym momencie dodatkowo, jak jeszcze dołożymy do tego carrier type, to mamy jak gdyby komplet informacji,
które są potrzebne, żeby zacząć czytać i pisać z pamięci. Brzmi tajemniczo? Oczywiście, że brzmi tajemniczo. Pokażmy sobie, zobaczmy sobie kawałek kodu. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko ładnie widać. O co tak naprawdę chodzi? Tutaj mamy taką bardzo fajną sytuację, kiedy my chcemy powiedzieć, ja bym chciał odczytywać coś, co będzie potem przechowywane w Java'owym incie. Nie? I my w tym momencie, sobie to schowam to kilka może wyżej, my w tym momencie dostajemy sobie varhandle i możemy sobie ten varhandle zrzutować w pewnym sensie na method handle. I teraz ten method handle może być różnego typu. To może być get, to może być set. Czyli my możemy mieć, my możemy chcieć zrobić, ustawić tą wartość albo pobrać tą wartość. Nie? W związku z tym, że to jest varhandle, to mamy tutaj całą masę różnych typów dostępu, tak zwanych access mode. Czyli możemy zrobić compare exchange na takim obiekcie. Możemy sobie zrobić get acquire set release. Czyli ludzie, którzy siedzą w Java Memory Model, będą wiedzieć, o co chodzi. Więc w całej masie możemy zrobić sobie get volatile, set volatile. Więc te wszystkie rzeczy, które możemy zrobić na varhandle, możemy zrobić na tych obszarach pamięci, czyli też na pamięci natywnej. Czyli możemy mieć atomowy dostęp do pamięci natywnej dzięki temu API, dzięki temu, że zostało wykorzystane varhandle. I w momencie, kiedy my sobie tutaj mamy, o, tu jest fajny przykład, że chcemy sobie na pozycji 512, na offsetie 512 zapisać sobie takiego inta, który ma wartość 2048. Więc my w tym momencie mamy sobie tutaj varhandle i mówimy na tym memory segmencie, który tutaj przed chwilą zalokowaliśmy, na takim offsetie chciałem zapisać tą wartość. OK? Czy ja to mogę uruchomić? Mogę uruchomić. O, tu jest fajnie widać. Jak widzicie, o, tu będzie, to jest ten fragment, nie? Czyli my mówimy, jeśli ja bym chciał mieć varhandle, który potrafi zrobić get, to w tym momencie dostajemy metodę, która ma taką sygnaturę. Pierwszym parametrem jest memory segment, drugim parametrem jest nasz offset i zwracamy sobie inta. Jeżeli my chcemy sobie ustawić wartość, to w tym momencie dostajemy varhandle, który jako pierwszy parametr ma memory segment, potem ma offset, potem mamy wartość tego inta, który chcemy ustawić i potem mamy void. Nie? I tutaj jak widać, on ładnie pokazuje, że odczytuje i zapisuje te wartości. Oczywiście ten kod był zamknięty. Tak jak się tego spodziewaliśmy. Dobra, biegnijmy, bo czasu jest mało. I teraz pojawia się koncept memory layout. I to już jest jak gdyby krok w kierunku Java Foreign Functions. O co chodzi? Bo teraz ta pamięć, którą my będziemy chcieli sobie na niej operować, i to będzie czasami pamięć, którą dostaniemy z kodu natywnego. Nie wiem, zawołamy jakąś bibliotekę do renderowania, zawołamy jakąś bibliotekę do machine learningu, która jest napisana w jakimś, jakąś bibliotekę napisaną w C i w C++. I my byśmy sobie chcieli odczytać te struktury, które ten C, C++ nam wygenerował, więc musimy wiedzieć, w jaki sposób to coś jest reprezentowane w pamięci. I tu się pojawia memory layout, to jest mechanizm, który mówi, OK, tu jest segment pamięci, ale ten segment pamięci wygląda tak. Na pierwszym polu jest int, na drugim potem jest long, po longu jest, nie wiem, pointer, a po pointerze jest coś innego, nie? Albo mamy sekwencję na przykład intów, albo mamy sekwencję longów, albo mamy unię. I w tym momencie właśnie nasz memory layout wspiera te różne typy układu struktury pamięci tego naszego memory segmentu, OK? Czyli jeżeli mamy na przykład taką strukturę w C jak tutaj i chcielibyśmy ją w jakiś sposób dostać się do niej z Java, no to mamy taki troszeczkę a la DSL mechanizm, który nam mówi, ja muszę poprawić tę prezentację, bo to jest ciągle stare API. Czekajcie, ja przejdę do nowego API, żeby było to ładnie widać. W nowym API to wygląda sobie tak.
że my chcemy, mówimy, słuchaj, ja mam strukturę, ta struktura ma, pierwsze pole to jest int i to pole się nazywa age, następne pole to też jest int i to, się nazywa, i to pole się nazywa kids, potem mamy jakiś wskaźnik, w Javie pojawiają się wskaźniki i to jest memory address, klasa memory address i interface addressable. Mamy jakiś birthday i potem mamy jakąś inną strukturę, czyli mamy strukturę w strukturze. Nie? I teraz, co jest bardzo ciekawe, dzięki temu, że my sobie tego structa tutaj zdefiniowaliśmy, i to możemy już zacząć z nim spokojnie zacząć pracować. Możemy sobie powiedzieć, OK, ja bym chciał zalokować tego structa, widzicie, co jest tutaj, to już zaczyna przypominać cenę. Nie? Definiujemy structa w pomocy takiego DSL-a, a następnie odwołujemy się do segmentu alokatora, segment alokatora jest przywiązany do scope'u, mówimy sobie, zalokuj mi tego structa i dostajemy ten memory segment. I teraz, co by się stało, gdybyśmy chcieli na przykład tą ulicę ustawić, nie? Teraz ulica jest stringiem, nie? I w naszej, na tej strukturze będzie, po stronie C, ona będzie pointerem. I to jest jedyny wyjątek, gdzie tym carrier type jest nie typ prymitywny, tylko implementacja memory address, okay? Czyli tym carrier type mogą być albo typy prymitywne, albo instancja memory address. I teraz my sobie mówimy, dobra, to ja mam taką strukturę, następnie ja sobie muszę sobie skonwertować tego stringa na stringa w C, okay? Czyli mam javowego stringa, zamieniam go na stringa w C, ten string oczywiście musi wskazywać na obszar pamięci natywnej, nie? Dlatego tutaj mamy native allocator. I mówimy, OK, to teraz tutaj w tej strukturze ustaw mi tą wartość. OK. Dobrze widzę? Dobrze widzę. OK. Jest mi ten subsegment. OK. Ustawię tę wartość. Jak widzicie tutaj, ja mogę sobie pobrać potem, nie? To jest bardzo fajnie widać, że my operujemy na street handle. I street handle, no to nie widać tutaj, możemy sobie mówić, ej, to teraz ja bym chciał, jak mam ten obszar pamięci, ja bym chciał do niego uchwyt, do tego konkretnego pola street, nie? I w tym momencie mam taki sympatyczny API, który mówi, słuchaj, ja mam takiego structa, który ma w środku struct address i ten struct address ma, czy tam rekord, ma w środku pole street. Czyli tutaj moglibyśmy sobie wyobrazić, że mamy address.street, nie? I to automatycznie konwertuje się na odpowiednie offsety. My nie musimy się w tym momencie martwić i siedzieć i dziubać, OK, tu jest 32 bity, tu jest 32 bity, tu jest, a to zależy od platformy, bo to jest wskaźnik, więc my nie musimy tego wykonywać, tych operacji, ponieważ przez to, że my zdefiniowaliśmy, jak ta struktura wygląda, to my pobierając var handle tej struktury, automatycznie wiemy, czy Java wie, jaki będzie offset, nie? Tak, ja muszę poćwiczyć tłumaczenie. Wróćmy do prezentacji, żeby zobaczyć tylko, czy ktoś ma jakieś pytania. Dobra, nie ma pytań. No to ciśnijmy dalej. W takim razie. Teraz mamy oczywiście taką sytuację i to jest wszystko w sytuacji, kiedy my wiemy, kto stworzył te obiekty, znaczy te memory segmenty i kto jest za nie odpowiedzialny. Ale możemy mieć sytuację, że dostaniemy adres, funkcja, którą zawołamy w C, zwróci nam wskaźnik. Nie? I teraz my wiemy, skąd ten wskaźnik jest. Jak gdyby łamiemy w tym momencie bezpieczeństwo maszyny wirtualnej, bo będziemy się próbowali odwołać do obszaru pamięci, za który my nie jesteśmy kompletnie odpowiedzialni. Nie? Dlatego jest to domyślnie zakazane, nie pozwala domyślnie Java na wykonywanie operacji na wskaźnikach, które dostaliśmy z C, pod warunkiem, że my uruchomimy naszą maszynę wirtualną z odpowiednią opcją. I ta opcja jest Enable Unrestricted Access. Teraz wam pokażę to. Przepraszam, Enable Native Access. My w tym momencie, jeśli włączymy Java z tą opcją i tutaj musimy podać nazwę modułu Java'owego z Java 9, któremu pozwalamy na tą operację. I dopiero wtedy nasz program się wykona.
Więc my podejmujemy świadomą decyzję, pozwalamy naszemu, naszej bibliotece albo naszemu kodowi na wykonanie tych operacji. Nie poruszyłem tematów segment allocatora i nie poruszyłem tematów customowych allocatorów ani access mode, bo to kompletnie inne prelekcje. Przejdźmy do drugiej części API. Coś tak zauważyłem. Dobrze, zdążymy. Żeby zawołać program w C, musimy sobie wykonać, wcześniej musieliśmy sobie zawołać JNI, czyli Java Native Interface. Wiecie co, ja sobie podłączę jednak ten program. Dajcie sekundkę. Teraz powinno być zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o prąd. Dokładnie, ładujemy się. Dobrze. Wcześniej było tak, że żeby zawołać kod napisany w C, no to musieliśmy używać Java Native Interface. Coś, co powstało w okolicach Java 1.1, 1.2. Od tego czasu nie było jakichś tam wielkich usprawnień i poprawek w tym wszystkim. Ten mechanizm był mega skomplikowany, bo trzeba było napisać metodę natywną w Javie, czyli napisać metodę i dodać słówko kluczowe native. Następnie specjalnym programem Java H musieliśmy wygenerować pliki nagłówkowe w C, napisać implementację w tych plikach, tych plików nagłówkowych, tych funkcji w tych plikach nagłówkowych, skompilować to wszystko, załadować do maszyny wirtualnej i wtedy moglibyśmy zawołać C z Java. Tak było kiedyś. W związku z tym, że ten proces był strasznie skomplikowany, powstała masa projektów typu Java Native Access, czyli JNI, JNR, czyli Java Native Runtime, Java CPP, JNI Easy, które miały usprawnić ten proces, który w innych językach naprawdę wyglądał o wiele prościej. To w Javie było zło, absolutne zło. Problem jest też taki, że JNI jest mocno wykorzystywany w różnych częściach JDK-a, nie? Czyli tam wszędzie, gdzie odwołujecie się do plików, gdzie odwołujecie się do soketów, tam pod spodem gdzieś w pewnym momencie na końcu tego wszystkiego jest wołany kod natywny. Nie? Jak to w tym momencie wygląda? Na chwilę obecną założenie jest takie, że Java Foreign Functions ma wspierać tylko i wyłącznie biblioteki napisane w C, nawet nie w C++, prace trwają, na dwie platformy, czyli na 64-bitowego Intela i 64-bitowego ARMA. Założenie jest takie, że docelowo za jakiś czas pojawi się wsparcie dla innych architektur i dla innych języków, typu C++, Fortran i tak dalej, więc API ma być gotowe na różne rodzaje integracji z innymi językami, ale na chwilę obecną, w momencie wyjścia nowej wersji, stabilnej wersji tego API, no to tylko wspieramy C i 64-bitowego Intela i ARMA. Kluczem tego wszystkiego w tym momencie jest klasa C-Linker. I klasa C-Linker umożliwia nam na zrobienie dwóch rzeczy. Down calls i up calls. Czyli daje nam możliwość albo zawołania z Java kodu natywnego, nie? Czyli jakiejś biblioteki, i w drugą stronę, z kodu natywnego zawołanie Java. To już jest w ogóle absurdalne. Jak się długo będziecie zastanawiać, to nie wymyślicie. Nie, znaczy, to wymyślicie. Ale motywacja, dlaczego mielibyśmy z kodu natywnego wołać Java, to jest taka chwila, po co? No w sytuacji, kiedy mam jakiś handler, tak, albo jakiś callback, nie? Mam funkcję natywną, która przyjmuje wskaźnik do jakiejś funkcji innej. Nie? Mamy higher candidate functions. I chcemy zawołać tą funkcję napisaną w Javie z kodu zawołanego w C, ponieważ chcemy obsłużyć jakiś callback, nie? I to jest ta sytuacja, która się nazywa upcalls. Dobrze, przejdźmy, nie mamy dużo czasu. Przejdźmy do przykładu. Popatrzmy sobie na... Ten przykład. Ma bardzo prosty przykład, że chcemy sobie zawołać jakąś metodę napisaną w C z Java. Jak zobaczycie, to jest to API, które dostaniemy. Już w tym momencie nie musimy pisać native, nie musimy wołać Java H, nie musimy tego kompilować, implementować jakichś dziwnych wraperów w Java i tak dalej.
czy w C. Tu jest przykład zawołania metody getPit, która nam zwraca pit procesu bezpośrednio z wykorzystaniem tego naszego sympatycznego API. Sprawa wygląda prosto, musimy sobie dostać tak zwanego C-linkera, to znak były nasz punkt wejścia do tego API. I musimy sobie powiedzieć, chciałbym zawołać funkcję, która ma taki deskryptor. Jak sobie popatrzymy, to ten deskryptor na naszej funkcji to jest typ zwracany, no i jakaś lista var arg typów przyjmowanych. Więc my w tym momencie mówimy, hej, tu jest nasza lista, nie? Tu są nasze typy. Tak ma wygląda, tak wygląda sygnatura tej metody, którą chcemy zawołać. Więc mamy ten nasz symbol, mamy jak gdyby sygnaturę tej metody i mówimy, OK, to daj mi metod handle, nie? I wykorzystujemy znowu mechanizm, który pojawił się w Java 7, teraz metod handle razem z InvokeDynamic, który nam mówi, OK, zwróćmy metod handle, który będzie, skonwertuje metodę javową, czyli tą, na metodę napisaną w C, nie? Bo tutaj musimy wiedzieć, że następuje niejawna konwersja typów. Nie? Zamieniamy typ Java int na C int. I tutaj możemy sobie tą metodę spokojnie zawołać. Nie? No i dostajemy sobie tego pita naszego procesu. Teraz sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Z tym przykładem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Nie wiem, czy ilu z Was jeszcze kojarzy takie rzeczy, że mamy taką metodę signal w bibliotece standardowej C. I ta biblioteka pozwala nam zarejestrować handlera, który będzie wywoływany w momencie, kiedy nasz proces dostanie jakiś sygnał. Czyli wysłajmy do niego jakiś kill minus coś tam, nie? I teraz ten przykład wygląda tak, że ja bym chciał w momencie, kiedy zawołam sobie sygnał kill minus 15, czyli seek term, to w tym momencie ja zawołam tą metodę w Java. Czyli ja wołam, chcę zarejestrować callback, który jest w Javie do metody, która jest w C, no nie? Jak to wygląda? Po pierwsze, musimy znaleźć adres tego, nie? Bo to jest wskaźnik. Zobaczycie sobie na sygnaturę signal, bo to ona przyjmuje jako drugi parametr wskaźnik. Więc my musimy mieć wskaźnik do metody w Javie. No i teraz jest problem, no bo mamy garbage collection i te wszystkie inne fantastyczne mechanizmy, więc może być tak, że nasza metoda w Javie nagle się pojawi w innym obszarze pamięci, no nie? Dlatego wprowadzono pojęcie tak zwanych stubów, które będą zawsze w tym samym obszarze pamięci i one będą w tak zwanej pamięci natywnej i będą wskazywać na aktualną lokalizację tej metody w Javie. Więc my mówimy, ej, daj mi tutaj moją metodę w Javie. Szukamy statycznej metody w tej klasie, ta metoda się nazywa tak i ma taką sygnaturę, czyli to jest nasza metoda. I daj mi do tej metody wskaźnik, okay? Czyli tego naszego stuba. Następnie, ja muszę to zrobić upcall i downcall, no nie? Następnie, już się zbliżamy do końca, spokojnie. Następnie musimy nasz ten handler zainstalować. Więc bierzemy sobie metodę signal i zauważcie, co się dzieje. Mamy metodę signal, która przyjmuje void, czy zwraca void i przyjmuje int. I to jest jak gdyby ten nasz sygnał, na który chcemy reagować. Okay? A tutaj nam przyjmuje nam wskaźnik, adres. I ten wskaźnik, adres, zauważcie tutaj ten nasz stub, ma swój adres w pamięci i on jest w pamięci natywnej. Dobra, czy mi się to uda jakoś sensownie pokazać Wam? Jeśli sobie zrobimy Exit Presentation Mode, powinno nam się udać. Dobrze, to zróbmy sobie tak, że ja sobie tutaj uruchamię ten mój program. No i tutaj mamy sytuację, że czekam, aż ktoś nam wyśle sygnał do naszego programu. Może sobie zrobię tak. Nie zrobimy tego w ten sposób. Chcę współpracować. Dobrze. To zróbmy tak, że sobie tutaj popatrzymy na tę konsolę, a tą sobie tu wrzucimy. Dobrze. I wyślijmy do naszego programu sygnał. Teoretycznie on powinien zawołać tą metodę onSignal i wypisać to. Musimy znaleźć sobie nasz proces. I nasz proces jest.
pytania naszego procesu. Bardzo jeszcze tak, żeby szybciej nasz proces znaleźć. Nie ma. Patrzę, już tu mamy naszego sympatycznego procesu. A, wyszliśmy z tego, bo coś nacisnąłem. I to jest właśnie montaż z mojej strony. Jeszcze raz. Idę. To jest nasz sick term. I zrobię sobie tak. Wyślijmy minus 15 do tego naszego procesu. Widzicie? Ja wysyłam do procesu żałowego i on w tym momencie, przez to, że zarejestrowałem ten nasz signal handler, woła sobie nam tą metodę tutaj statycznie. Dobrze. Więc sobie przerobiliśmy down calls i up calls. Więc już jesteśmy przy końcu. Problem oczywiście, którego jeszcze nie rozwiązuje w tym momencie to API, jest to, że jeśli mamy jakieś struktury w C, mamy jakieś struktury UNIE i tak dalej, które będziemy wykorzystywać, to musimy ręcznie napisać te nasze wszystkie memory layouty, które widzieliście, korzystając z tego DSL-a. No, co jest problematyczne. Jest projekt rozwijany w ramach projektu Panama, dlatego że Memory Fine API i Memory Functions są częścią projektu Panama. Jest to projekt narzędzia, które się nazywa J-Extract i to narzędzie na podstawie plików nagłówkowych C generuje nam kod w Javie. Okay? Czyli jak gdyby sprawa została odwrócona. To jest jeszcze mocno eksperymentalne, nie działa we wszystkich możliwych przypadkach, ale prawdopodobnie myślę, że w momencie, jak ustabilizuje się cały API, wyjdzie w następnej wersji Java już stabilne memory file functions, myślę, że prace nad J-Extractem ruszą, bo myślę, że to jak gdyby następny kluczowy element. Dobrze. Słuchajcie, czy są jakieś pytania? No, jest jedno pytanie. O, to jest dobre pytanie, absolutnie. To ja może, nie ma głupich pytań, ja mogę udzielić bardzo głupiej odpowiedzi co najwyżej. Pytanie brzmi, czy możemy sobie wyobrazić daleką przyszłość, w której Java będzie domyślnie lokować po części niektóre obiekty w natywnej pamięci? To już się dzieje. I tak naprawdę to, co wprowadzi nam nie tyle w natywnej pamięci, co na stosie. Bo w tym momencie jest tak, że już teraz Java potrafi zrobić coś, nazywa się on-stack replacement, boże, nie on-stack replacement, scalar replacement, przepraszam za dużo tych mechanizmów. I ten mechanizm automatycznie wykrywa, że wasz obiekt nie powinien być zalokowany na heapie i umieszcza nie tyle ten obiekt, co zamienia ten obiekt na serię skalarów i alokuje go na stercie, na stosie. No nie? W momencie, kiedy się pojawi projekt Valhalla, który pozwoli nam na prowadzić nam typy prymitywne, to pozwoli, znaczy user defined, czyli my będziemy mogli tworzyć typy prymitywne, wprowadzi nam generyki wobec typów prymitywnych, to będzie bardzo duża ilość optymalizacji, która pozwoli nam nie alokować rzeczy na heapie, wykonywane przez Java. Jest zresztą projekt, co ciekawe, od Microsoftu w Javie, to już w ogóle szaleństwo, który się nazywa Stack Allocation i on umożliwia alokację na stosie już teraz, nie? Znaczy, przy czym jest to projekt mocno eksperymentalny, więc odpowiadając na twoje pytania, tak, myślę, że nie tak dalekiej przyszłości, bo w momencie, kiedy to API wyjdzie jako stabilne, zakładam, że to będzie następna wersja Java, czyli 19, ten mechanizm już będzie dostępny. Jak jeszcze pojawi się projekt Valhalla w całej swojej
wspaniałości, no to jak gdyby te mechanizmy będą automatyczne. Może być taka sytuacja, że to maszyna wirtualna będzie podejmować decyzję, kiedy zrobić to na stosie, kiedy tego nie zrobić na stosie. Oczywiście my w tym momencie już mamy kontrolę nad tym, czy chcemy zalokować to w pamięci natywnej. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie Kacpra. I mamy pytanie od Damiana. Czy jest szansa, że doczekamy się poważnych gier napisanych w Javie? Ja bym się nie zdziwił, szczerze. Dlatego, że głównie jak sobie popatrzymy na to, co się teraz stało, czyli foreign functions i foreign memory, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć pisać jakieś rzeczy, jakieś API, jakieś silniki gier, żeby silnik gry był napisany w C, C++, a Java stała się klejem, no nie? No bo wiadomo, że my chcemy do tego sprzętu się odwołać jak najszybciej, operacje wektorowe, rastering, te całe rzeczy związane z renderowaniem, zrzucić to na kartę graficzną z wykorzystaniem jakichś super szybkich bibliotek, ale cała logika gier, nic nie stoi na tym, na przeszkodzie, że w tym momencie Java stała się klejem, takim językiem klejem w grach. Jak sobie patrzymy, dużo gier ma takie języki. Lua jest często wykorzystywany jako język, taki typowy klej. Do pisania już tej części tej logiki biznesowej, więc ja bym się nie zdziwił absolutnie teraz. Jedyny problem w tym momencie, który stoi, to jest to, że większość tej bibliotek jest napisana w C++, więc musimy tak naprawdę poczekać na C++ linker, bo tak jak widzieliście w przykładach, założenie jest takie, że pierwsza implementacja będzie wspierać tylko biblioteki napisane w C. C++ ma swoje zakręty, absurdalne zakręty, jeśli chodzi o to, w jaki sposób my możemy załadować te symbole i w jaki sposób zamodelować model obiektowości w C++ na model obiektowości w Javie, bo będzie musiała być jakaś warstwa translacji pomiędzy jednym i drugim, ale myślę, że to C++ jest następny w kolejce, żeby foreign functions go wspierał. Więc myślę, że tak. Dobra. Myślę, że nie mam więcej pytań. Czy polecam jakieś książki na temat optymalizacji i tuningowania Java? Nie ma tych książek zbyt dużo. I no, to jest tak potężny temat, że szczególnie teraz od czasu Java 9, gdzie te wersje pojawiają się 2 razy do roku, ciężko na tym nadgonić, ale jest bardzo fajna rzecz napisana przez Bena Evansa, Optimizing Java. I to jest bardzo fajna rzecz, taka najbardziej najświeższa. Ja nie wiem, czy tam chyba się nawet na 11 nie opierał Ben w pisaniu tej książki. Jest jeszcze Java Performance Companion. I to jest książka napisana między innymi przez Monikę Beckwith, która jest współautorką Garbage Collectora G1. Więc jeśli chodzi o takie właśnie zrozumienie JVM-a i optymalizację i tuning, to zdecydowanie te dwie. Performance Companion i Optimizing Java. Java Performance Companion to jest jedna i Optimizing Java to jest druga. Zdecydowanie polecam. I nauczenie się czytania kodu źródłowego JVM-a. Na pewnym etapie te książki już nie pomogą. Dobra, ja przestaję szerować. Myślę, że to wszystko na dziś. Wielkie dzięki za Wasze uczestnictwo, slajdy i